Także trzeba sobie jasno powiedzieć, że te wszystkie gadki o broni, znaczy dokładnie mhm. w jakiś sposób e, takie dyskredytujące broń w rękach e, obywateli, przypominam, że w Biblii to jest dla niektórych zaskoczenie. W Ewangelii Łukasza sprawdźcie, Jezus nakazuje każdemu chrześcijaninowi, że jeśli nie ma broni, to żeby sobie nawet sprzedał kalesony, znaczy on tam mówi o, o sukni i kupił miecz. Nie? Kupił broń. Nie? To jest nakaz Jezusa, ale to tak oczywiście w kościele wam o tym nie powiedzą. Dlatego w krajach katolickich ta śpiewka komunistyczna o pacyfizmie roz, rozwija się praktycznie bez żadnego oporu w społeczeństwie, bo kościół rzymskokatolicki wspiera naukę diabelską komunistyczną, no i media, uniwersytety, autorytety, psychologowie, no cały czas, że to jest niebezpieczne, że to wzbudza agresję, że to różne takie rzeczy, nie? Czyli pierwsze to jest komunistyczny, diabelski zabobon, który dzisiaj rozpowszechnia Kościół katolicki i autorytety związane z komunistami. Druga rzecz, i tu jak ta pierwsza taka, powiedzmy, z poziomu ideowego nie przekonuje kogoś, to będą ginąć rodacy, będą ginąć może zginąć twój znajomy, czyli będą ginąć nasi bliscy. To trzeba sobie zdać sprawę, jeśli będziemy to katolicko-komunistyczne kłamstwo diabelskie dalej rozprzestrzeniać w społeczeństwie, dalej będziemy biernie tego słuchać, dalej nie zaprotestujemy, to będą ginąć nasi bliscy. To już się dzieje. To był Łukasz Urban. Dzisiaj mamy kolejnego młodego człowieka zamordowanego, już z Polski, już nasz, naszego krajana Ziomala, jak niektórzy mhm. chcą. Mamy do wyboru albo ideologię rzezi narodów Europy sączoną przez papieża Franciszka i innych komunistów typu Merkel i Putin, Putin albo nastąpi zwrot ku prawdzie. Ku prawdzie Słowa Bożego, no po prostu już innej drogi nie ma. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw. Zobaczcie, jak szatan działa, i tutaj można katolicko-komunistyczny rząd PiSu no, widzieć w tych kolorach. I wśród wszelkich podstępnych oszustw, czyli nie są to tylko oszustwa, ale jeszcze i podstępne. To, co e, w innych miejscach apostoł Paweł pokazuje, jako wilk w owczej skórze. Nie dość, że to jest wilk, to jeszcze przebrany w owczą skórze, żeby lud pisowski witał go. Ja, Rosław, Polskę zbaw! No, Polskę zaoraj. To jest jego plan. I wśród wszelkich podstępnych oszustw. Wobec tych, którzy mają zginąć. Teraz to już wołają Mateusz. Mateusz. Wobec tych, którzy mm. mają zginąć. Mm. Ponieważ jest powód, dlaczego Bóg pozwala, żeby oni zginęli oszukiwani przez diabła. Dlaczego Bóg pozwala, żeby Polacy ginęli oszukiwani przez rząd Małowieckiego i Kaczyńskiego? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich uratować proste jak drut. Proste jak drut. Pójdziecie na rzeź, a cały naród, całe państwo zawali się razem z tą głupią częścią Polaków, którzy dzisiaj krzyczą ufojcie. Bo nie przyjęliście miłości prawdy. Proste. Jak człowiek odrzuca prawdę, a prawda to jest Słowo Boże, to jest Jezus Chrystus. Jezus to Słowo. Żeby mhm. ktoś nie myślał, że są dwa źródła. Jezus ja jestem Słowem, ja jestem Logos. Nie? Tak. tak się Jezus przedstawił, nie? Jeśli ktoś tego nie przyjmie, jeśli naród tego nie przyjmie, to pójdzie do zaorania. To nie zabawa, to się dzieje. To już są ostatnie miesiące, może najwyżej lata istnienia państwa polskiego w tym, w tym powiedzmy, kształcie.